Cześć Jarosy i cześć wszystkim nowym osobom. Ci, którzy nie wiedzą, ja jestem Ciaro Usago. Jestem stylistą fryzur od ponad 11 lat i rok temu zbudowałem ten kanał, czy rok temu. Nie wiem, kiedy to oglądacie, bo może oglądacie to 5 lat później. No ale ogólnie w styczniu 2018 roku zacząłem prowadzić ten kanał. Jest on zbudowany na podstawie fryzjerstwa, ale znajdziecie tutaj i podróże, i vlogi, i jakieś śmieszne powieści z pracy fryzjera i nie tylko. Nawet jeśli opowiadam o fryzjerskich rzeczach, to staram się robić to w taki sposób, żebyście mogli to przełożyć sobie właśnie na swoje własne życie prywatne, zawodowe i różne tam rzeczy, jakie sobie wymyślicie. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. A ja zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteś tutaj nowy albo nowa, to polecam Ci obczaić sobie resztę moich filmów, tych starszych, bo tam często jest wspominka o dzikiej dance właśnie. I dzisiaj dopiero ja właśnie powiem, kim jest dzika danka, skąd się wzięła i dlaczego dzika danka. Także no. Ale osoby, które są na bieżąco, to pewnie już kojarzą z opowieści dziką danę, że ktoś się zachowuje jak dzika dana, ktoś wygląda jak dzika dana, ktoś się czuje jak dzika dana. I w ogóle dzika dana to jest pojęcie takie naprawdę ogromne. I właśnie dzisiaj wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi, skąd się to wzięło. Jak już wiecie, albo i nie wiecie, mieszkałem do 18 mniej więcej roku życia w Tczewolandii. Tczewolandia to tak naprawdę miejscowość o nazwie Tczew, którego z całego serca nienawidzę. Ale o tym też już wspominałem. I dlaczego nienawidzę? No z różnych względów, ale to jest na inny odcinek. Jeśli chcecie tak naprawdę wiedzieć, dlaczego ja tego Tczewa tak nienawidzę, tak bardzo, 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 to dajcie mi koniecznie w komentarzu, to zrobię dla Was osobny film. I ogólnie, moim zdaniem, większość ludzi właśnie w Tczewolandii to takie dzikie dane. Tylko dzika dana to nie jest do końca jakby obraz, znaczy zależy sobie, co pomyślisz. Bo dzika dana ma kilka jakby wydźwięków, tak to można nazwać. Może być dzika dana obraźliwe, może być dzika dana, że właśnie pozytywne. No to jest skomplikowane dosyć, kim jest tak naprawdę dzika dana. No, ale właśnie. Kim tak naprawdę była dzika dana? Dzika dana była starszą panią mieszkającą właśnie w Tczewolandii. Ona w ogóle była sympatyczna, chociaż bywało różnie. Ogólnie to była taka starsza pani, która tak naprawdę nie wiem ile miała lat, ale chyba z milion, bo ona była już taka starowinka, starowinka. No i na czym polegało jej dzikodanostwo? Nie na jej chorobie, bo teraz uwaga, ona była chora. Nie wiem, jak ta choroba się nazywała, spróbowałem to znaleźć gdzieś w ogóle, ale to polegało na tym, że ona kumała czacze, wiedziała, co się dzieje w ogóle, chodziła sobie na zakupy, nawet wykorzystywała przez swoją chorobę fryzjera za darmo, akurat nie mnie, ale różnie tam z nią było. No i czasami od niej pachniało trochę moczem, bo nie umiała za bardzo, nie wiem, albo nie miała, albo się nie chciało, bo ona wszystko kumała, wszystko potrafiła zrobić, tylko no miała troszkę utrudnienia, no dobra, do meritum. Jej choroba polegała na tym, że ona po prostu, wiecie, tak jakoś trochę skrzywiona siedziała i robiła coś takiego. I tu ja się z tego nie śmieję. Naprawdę przysięgam, że ja się nigdy z jej choroby nie śmiałem. Nigdy. Przysięgam z rękoma, na sercu, po prostu wszystko. Nigdy się z jej choroby nie śmiałem, że ona tak robi. No wiadomo, jak byłem dzieckiem i ją widziałem, bo ona w zasadzie tam była zawsze, od kiedy ja w ogóle pamiętam, od maleńkości. No to no, zwracała uwagę, tak, no bo jesteś moim dzieckiem, widzisz kogoś takiego, no i no, jesteś ciekawy, tak, no i ciężko oderwać wzrok, no jak już byłem nastolatkiem, to ty, oczywiście udawałem, że tego nie widzę. No i dzika Danusia, bo na początku ja zacząłem na mnie w ogóle mówić dzika Danusia, ale nie wiem, nie przez jej chorobę, po prostu, bo ona była taka, wiecie, panie, coś tam, panie. I ona na przykład siedzi na ławce tak, panie, uciesiesz mnie. I wiecie, ktoś, ona wyciąga taki swój... No nie dość higieniczny grzebień i tam kazała sobie uczesać grzywkę, albo na takie różowe spinki. Miała taką, wiecie, typową fryzurę na takiego kalafiora z taką grzeweczką i na panie, rób pani mi spinkę, bo mi tak grzywka przeszkadza. Mi tak grzywka tutaj, nie? No i ja też czasami jej tą spineczkę tam wpiąłem, ale nie. To nie jest stąd się wzięła moja miłość do fryzjerstwa. Nie, właśnie odwrotnie powinno być, ale nieważne. No i ja czasami dziką Dankę przez ulicę przeprowadziłem, czy tam jakąś siatkę jej pomogłem wziąć, czy coś. I dużo osób w ogóle jej pomagało. No i ja wiem, że to była osoba chora i mogło czasami jej coś paść na głowę. Ale wiecie, ja byłem wtedy jeszcze nastolatkiem. Nie wszystko jeszcze rozumiałem. Nie byłem taki mądry, jak jestem dziś. Więc cały czas się rozwijałem. I był taki okres w moim życiu, ja nie pamiętam ile wtedy miałem lat, 15?
14, 16, jakoś tak mniej więcej. Zacząłem z moim młodszym kuzynem hodować, no, ryby ciężko powiedzieć, ale takie różne węgorzowe stworzenia wężowe, takie wodne. Mieliśmy akwarium i zaczęliśmy kupować, wiecie, trochę było tego wszystkiego u niego, trochę u mnie, tak jeździliśmy do tych zoologicznych tam i z powrotem po prostu, bo nie wiedzieliśmy, gdzie w końcu mamy te ryby trzymać. No, takie mieliśmy swoje hobby. No i słuchajcie, raz byliśmy właśnie u mnie i u mnie na osiedlu była taka tak zwana pętla, czyli taki zbiór przystanków i tam było pełno autobusów. No i idziemy sobie na autobus i ja miałem takie kabelki różne od pompek i takie rurki. No i to tak akurat zwijałem. I ja to tylko zwijałem i do sianki chowałem i dzika Danka mnie kojarzyła. No i dziką Dankę kojarzyli to rzeczywiście wszyscy krowcy, bo ona ich podrywała i wręcz molestowała, naprawdę. No ale cóż. I słuchajcie, my chcemy wejść z autobusu, pamiętam to do dziś. Autobus numer 8, bo akurat tak można było dojechać do mojego kuzyna Jakuba. No i chcemy wsiąść do tego autobusu, a dzika Danka zaczyna mnie gonić i mnie bić torebką. Ty gnoju, ty kurwo, ty kundo, ty kurwo, ty kundo, ty gnoju. I ona tak, panie, 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 on mnie plasy, on mnie plasy, on mnie plasy. Ja mówię, Danka to ja, bo wszyscy nie powinni mówić. Danka to ja, Danusia to ja, Michał. I w ogóle, ja mówię, Danka to ja, przecież nie poznajesz mnie, przez ulicę cię przeprowadzam prawie codziennie, coś tam, nie? A ona, panie, panie, on mnie plasy, panie, panie. Ja po prostu, wiecie, nie? No i ona zaczyna tą torebką mnie bić, naparzać mnie, ale tak, wiecie, ona naprawdę miała siłę, nie wiem skąd, ale miała taką siłę, że jak ja dostałem z tej torebki drugi, trzeci, czwarty, to mnie to naprawdę bolało, tym bardziej, że byłem takie chucherko, chuciutki, takie, wiecie, taki... No i mój kuzyn w ogóle tam w szoku, on był dużo młodszy ode mnie, on się trochę przestraszył i zaczął płakać w ogóle. No i kierowca wychodzi z autobusu i tak, ty gnoju, to on coś tam w ogóle, zostaw Dankę, coś tam. Ja mówię, przecież ja nic nie robię, tylko chowam tutaj kabelki, nie? A on, ty gnoju, kurwa, i zaczął przeklinać na mnie, wyzywać mnie od takich słów, że tu nie będę używać. I to były takie sytuacje, które w życiu pokazały mi, że życie jest mega niesprawiedliwe. Człowiek, wiecie, nie zna sprawy i bez po prostu podstaw zaczyna cię wyzywać. Ja nic nie zrobiłem, ja sobie tylko szedłem i kabelki chowałem. Zawsze tej Dance pomagałem. No i ja chcę wejść do autobusu, a on zaczął mnie w ogóle szarpać, ten kierowca. Ty gnoju, ty taki, ty coś tam, nie? Mój kuzyn tam ryczy w ogóle, ja nie wiem, co się w ogóle dzieje, tam mnie naparza tą torebką. No jakaś masakra w ogóle, więc no dziki w ogóle chaos, dzika Dana. I właśnie mówię, ty dzika Danko, i no przecież ja zawsze ci pomagałem. Nie wiem, co wtedy się, i nie wiem, co wtedy we mnie wstąpiło, ale jakieś po prostu demony. Ja zacząłem się na tą Dankę tak wydzielać, na takie kierowcę, wiecie, bo to emocje, to może teraz jest jakby śmieszne, ale tam ja nie wiedziałem, co mam w ogóle zrobić. Ludzie się patrzą, ja na mnie na jakiegoś złoczyńca w ogóle, masakra, gdzie ja nigdy nikogo pierwszy jakoś nie zaczepiłem i nic takiego nie zrobiłem. A tu po prostu, no, poczucie niesprawiedliwości w ogóle takiej beznadziejnej sytuacji, z której nie ma jakby wyjścia. I wiecie, on mnie wpuścił do autobusu. Jeszcze pamiętam, że my coś musieliśmy zrobić, się spieszyliśmy i coś tam, no i nie pojechałem tym autobusem. Czajcie? I od tamtej pory, to było może głupie, ale powiedziałem, oj, dzika Dana, nigdy więcej ci nie pomogę, wręcz ci będę utrudniał. No i może nie utrudniałem, ale przyznałem się, że jak ją widziałem przez pierwszy miesiąc, to krzyczałem: dzika Dana, dzika Dana, dzika Dana, dzika Dana, dzika Dana, dzika Dana, dzika, dzika, dzika Dana. No. I tak to się zaczęło z tą dziką Danką. Znaczy w zasadzie już wcześniej, bo ale była dzika Danusia, tak wiecie. I potem dzika Dana. I właśnie z tego, że ona tak się zachowała wtedy nieobliczalnie dziwnie, bo ona z umysłem miała wszystko okej, tylko to takie, wiecie, robiła dziwne. No i ona coś jej odwaliło po prostu. Nie wiem, może już ta choroba jakoś na umysł, no nie wiem, no i no to nie jest powód do śmiania, ja się naprawdę z niej nie śmiałem, no ale wtedy mnie tak wkurzyła, wiem, że ona może była chora czy nie, ale no wiecie, ja byłem nastolatkiem, byłem mega wkurzony, zbuntowany, pomagasz człowiekowi, a on ci tutaj zaczyna bić, jeszcze kierowca cię wyzywa od najgorszych przy ludziach i wyglądasz jak jakaś patologia w ogóle. No masakra to była po prostu, masakra. No i tak właśnie zaczęła się dzika Dana. Stąd się to wszystko wzięło. Dzika Danka chodziła sobie do fryzjera i mówiła, że ten, w ogóle, wiecie, to jest najlepsze? Co jest hitem? Ona jak cię spotkała, ona codziennie miała urodziny, nie? Ona, pani, daj dwa złote, ja mam dzisiaj urodziny, daj dwa złote, pani, daj dwa złote, ja mam dzisiaj urodziny, da, pani, daj dwa złote, ja mam dzisiaj urodziny, ja mam dzisiaj urodziny, ja urodziny. I moja mama nawet do niej mówiła, Danka, ty masz urodziny codziennie, nie? Ona, nie, w ogóle, słuchajcie. To był taki czasami hit z tą Danką, no bo ona ogólnie była taka zabawna, naprawdę, tam ona nie robiła krzywdy. No ale tamten dzień z tym autobusem to po prostu skreśliło moją w ogóle... Skreśliło mój szacunek do Danki. Może niektórzy sobie teraz myślą, o Boże, no może była chora, może to, może tamto. No dobra, okej, okay, a ja bym nastolatkiem i
No dzisiaj już to rozumiem, ale mimo wszystko i tak bym się wkurzył. No pomagasz całe życie, od kiedy pamiętasz prawie jakiejś osobie, albo jesteś dla niej życzliwy, mimo że inni się z niej śmieją, a ona cię atakuje, ciebie, tą najczystszą duszę w postaci właśnie Ciara Usagu, bo ja taki byłem kiedyś. Kiedyś, już dzisiaj bez przesady. Ale kiedyś tak. I zostałem zaatakowany. I właśnie przez takich ludzi stworzył się Ciara Usago, który ma w sobie więcej demonów niż świat. No i w związku z tym, że Danka miała codziennie urodziny, to chodziła do fryzjera za darmo. Tak, no nie, jakieś tam uczennice robiły jakieś tam fryzury i w ogóle nawet farby. Ale miała za friko prawie całe życie. Można się ustawić? Można. Na przystanku ją uczesali. 2 złote na urodziny codziennie dali. Kurczę, żyć i umierać. I nagle przychodzi dzień, że ona biednego Ciara atakuje. I jego kuzyna prawie, że nie. No już od wielu lat, bo minęło lat prawie, nie prawie, minęło lat 10 mniej więcej od tamtej sytuacji, a ja pamiętam to jak to było, a ja pamiętam tą sytuację jakby to było wczoraj. No i od tamtej sytuacji, nawet już wcześniej, zaczęły być takie, wiecie, właśnie teksty ode mnie, zaczęło potem moi znajomi, moi przyjaciele i wszyscy, dzika Danka, więc jak powiecie to trzeba i usłyszycie dzika Danka, to na ludzie to jest. Potem, jak się wyprowadziłem do Gdańska też, to w Gdańsku to się wszystko zaczęło robić, ta dzika Dana. Potem w innych miastach gdzieś tam przebywałem, jaka Dana. Teraz nawet, słuchajcie, moi przyjaciele i znajomi z Warszawy tak mówią, dzika Dana. Nawet osoby gdzieś tam, znajomi moich znajomych, coś tam. Nawet teraz, słuchajcie, idę z taką koleżanką, i z jej koleżanką i ona mówi, no jaka Dana? A ja tak słucham w ogóle, jaka Dana? Więc skąd ty to znasz? No moja koleżanka mówi, taka dzika Danka, nie? I po prostu to się tak rozprzestrzeniło na województwa w ogóle w Polsce, jak i na całą Polskę, że masakra, jakiś taki wirus. No i wiecie, mówiąc na kogoś, ty dzika Dano, to możesz mieć na przykład na myśli, że coś takiego śmiesznego odpaliła i mówisz dzika Dana. Możesz na przykład mieć coś negatywnego na myśli, że jest taka głupia, taka dzika Dana. A możesz po prostu mówić jaka Dana, że coś takiego, wiecie, to jest takie najczęściej określenie, albo no, takie śmieszne, że coś się śmiesznego odwala po prostu i to jest taka, no dzika Dana. I to już jest tak zakorzenione we mnie, że ja już nie umiem inaczej mówić, nie? Nawet czasem jak opowiadam wam o tych dziwnych klientkach, no to jak jesteście na bieżąco, to wiecie, ale jeśli jesteście tutaj nowi, to na przykład jak przychodzi jakaś klientka i ja potrafię wyczuć, czy to jest normalna osoba, czy nie, to sobie myślę, ale dzika Dana, albo na przykład już taka osoba nienormalna pójdzie tam, mówię, jest taka dzika Dana, to jest dziki Dan, nie? Znaczy, moja mama na mnie mówi dziki Dan, bo moja mama jak mnie zdenerwuje, to mówi, weź ty dzika Danko, nie? A ona, ty dziki Danie. Ona mówi, że jestem dziki Dan. A najlepsze jest to, jak jestem z moją mamą gdzieś na zakupach, czy gdzieś tam na mieście i coś od niej, co ja mówię, Danka! Ona, Michał, co jest tam, nie? I w ogóle. Więc beka z tego, ja mówię, no ale kto wie, czy ty masz na imię Ewa, czy Danka? Nie wiem, kto wie. I tak, bo ja do mojej mamy w ogóle mówię Ewunia albo Ewa, albo Ewuś. Czasami mówię mamą albo mamuś, ale najczęściej mówię Ewunia, Ewa. Więc co za różnica, czy mówię Danka? Kto wie na ulicach, ona ma na imię? No chyba, że to dam dzika Danka. Właśnie, napiszcie mi też w komentarzu, czy w waszych miejscowościach, miastach, wioskach żyje właśnie jakaś taka dzika Danka albo dziki Janusz, ale taki wiecie, wręcz taka legenda waszego miasta, no bo Danka była... Legendą Tczewa już zostanie, bo każdy ją pamiętał. Chyba nie ma osoby, która nie zna w Tczewie no, dzikiej Dany. W sensie w Tczewie nie ma osoby, która nie zna dzikiej Dany. Także no, jeśli u was w mieście, czy w wiosce, czy gdziekolwiek jest dzika Dana albo jej podobna wersja, nawet może być męska, to dajcie znać. Jestem ciekawy waszych historii. No a jeśli odcinek wam się podobał, oczywiście to kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i kliknijcie dzwonek obok, żeby być na bieżąco.